Nazywam się Wanda Wilim. Od 10 lat mieszkam w Chwałowicach. Od 7 lat jeżdżę u Madzi. 7 lat temu wsiadłam pierwszy raz na konia z zamiarem nauczenia się jazdy konnej i Madzia była moim pierwszym trenerem. Gdyby nie ona, nigdy by mi się to nie udało. Bo jak byłam wykończona, nic mi nie wychodziło, wystarczyło, że powiedziała: ja to zrobię, to i pani zrobi. Nikt bardziej nie motywuje jak ona. Pomóżcie jej, warto. Mam na imię Beata. Jeżdżę konno od kilku lat już. Moim pierwszym trenerem też była Magda. Jest naprawdę dosyć wymagającym, ale świetnym trenerem. Konie ma naprawdę cudowne. Jest wspaniałą trenerką. Nie znam w sumie lepszej od niej. Pomaga mi często w stajni, ale jest naprawdę wspaniała. Magda jest dziewczyną z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Kiedy popatrzymy na sposób, w jaki się porusza, nigdy nie potrafilibyśmy wyobrazić sobie tego, że taka osoba mogłaby w ogóle dosiąść konia. Natomiast ona nie tylko, że siada na konia i jeździ i powoduje nim, ale potrafi uczestniczyć w zawodach i wygrywać. Zajmuje się treningiem od prawie 30 lat i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nawet osoby w pełni sprawne fizycznie i psychicznie nie potrafiłyby osiągnąć tyle, ile osiągnęła Magda, tylko dzięki niesamowitej determinacji, uporowi i chęci nauki. I za to powinniśmy ją podziwiać.